Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest specjalny film, ponieważ ostatnio, czyli wczoraj, zostało pokazane PlayStation 5. Cały event był o 22:00, pokazaniu wszystkich nowych, znaczy nie wszystkich, ale nowych giereczek na PS5 i ogólnie samej konsoli. To jest specyficznie tylko analiza i reakcja na nowego Ratcheta, ale dam teraz, można powiedzieć, trochę moich myśli na temat innych rzeczy. Jeśli chodzi o Spidermana, bo to ja praktycznie pierwsza rzecz, jaką pokazali, nie licząc tego GTA 5, pokazali Spidermana. Niestety nie Spider-Man 2, tylko po prostu z tego, co Sony ostatnio, później powiedziało, to ten Spider-Man Miles Morales to jest po prostu w cudzysłowie remaster Spider-Mana PS4. Po prostu poprawiony silnik i trochę poprawiony cały gameplay gry. Plus, można powiedzieć, DLC z historią Milesa. Co w sumie ma dla mnie więcej sensu, bo raczej gdyby wyszedł Spider-Man 2 tak po 2 latach po Spider-Manie 1, to trochę byłoby takie coś się tu nie zgadza za bardzo. Więc to ma dla mnie więcej sensu teraz i jest okej. Spider-Man PS4 to była moja ulubiona gra na konsoli, więc cieszę się, że będzie może. Znaczy, jedyne, co mnie tak naprawdę martwi, to to, że może trzeba będzie ją kupić znowu. Mam nadzieję, że jeśli się ma oryginalnego Spider-Mana na PS4 i kupi się włoży się płytę do PS5, czy tam pobierze właśnie z PS Store'a Spidermana znowu, to po prostu dadzą wam możliwość zupgrade'owania tego, po prostu ewentualnie update, za który się płaci, to by było okej. Póki nie muszę kupować praktycznie tej samej gry z DLC drugi raz, to mi się to podoba, że wiecie, zapłacić za update, okej, fajnie, to na to się zgodzę. Wiecie, tam, nie wiem, powiedzmy 50 zł za update z DLC i jakimiś poprawkami do silnika, okej, fajnie, to jestem za tym, ale jeżeli powiecie mi, że no stary, musisz kupić na nowo grę, no to to trochę będzie słabe. Jeśli chodzi o samą konsolę, to wygląd mi się bardzo podobał. I tyle mogę powiedzieć. No, podobało mi się jedno, co mi się nie podoba, to kolor. Zdecydowanie bardziej bym wolał, gdyby była cała czarna, bo oczywiście, no, wszystkie moje konsole są czarne, nie licząc Wii, więc to naprawdę mi się nie podoba, jeśli chodzi o kolor. Jeśli będzie opcja cała czarna konsola i cały czarny kontroler, to jestem wtedy za, ja to bierę i jest fajnie, ale jeśli tak no i tak będę brał, bo nowy Ratchet, nowy Spider-Man i wszystko nowe, ale jednak chciałbym mieć tą całą czarną konsolę. Ale dobra, bez zbędnego przedłużania, oto, że tak powiem, moja reakcja na... To nie jest moja pierwsza reakcja, bo oczywiście oglądałem wraz z Michałem i Zakolnikołem premierę, ten livestream. Nie pomyślałem o tym, żeby nagrać mojej reakcji, ale teraz będziemy reagować i później będę analizował ją, że tak powiem, to wszystko, co tutaj zobaczymy, więc jedymy z Ratchet & Clank Rift Apart. I tu od razu, jak po prostu się to pokazało, to miałem takie Ratchet & Clank, kurde. Miałem takie Ratchet & Clank, o kurde! I takie, nie, to nie jest Ratchet & Clank. I po prostu teraz, BOOM! I Ratchet & Clank, i po prostu ja zacząłem tak się drzeć. Jezu, jak on dobrze, jak to wszystko ładnie wygląda. Nie, ta gra fenomenalnie wygląda. O jeny. Model troszeczkę dziwnie wygląda, bo sądzę, że chcieli zrobić taką... jakby połączyć model, jaki używali w Sadze Future i model z reimaginingu. Boże, jak to pięknie wygląda.
Gra, od razu mówię, chodzi w 30 FPS-ach. Co się powiedziesz, że takim wielkim dla mnie złem to nie jest. Oczywiście wolałbym 60, ale no cóż zrobić. No, skoro Insomniac z jakiegoś powodu nadal chce z tym 30 FPS iść, to okej. Może z jakimś update'em by wprowadzili 60 FPS, to by było cool. I jak pierwszy raz to zobaczyłem, to myślałem, że to jest Haven City. Takie, kurde, Jack i Daxter też tu będą. Piraci wracają, to jest fajnie. I zostają odseparowani znowu. Jesteśmy w tym mieście, które ja chcę nazwać Haven City. No i Nefarious wygrał. I to mi sprzedało całą grę, po prostu ona wygląda tak świetnie. To logo mi się aż tak bardzo nie podoba, ale przywyknę do tego. Ale nie, ja to zapozuję. Na razie ten trailer takie, o kurde, to jest dużo do przeanalizowania. Więc przede wszystkim widzimy, że jest tu coś związanego z wymiarami, że wymiary się zapadają czy coś, co bardzo mi może sprzedawać, że to jest związane z Nexusem bardziej niż z remake'iem, reimaginingiem. Bo wiecie, Dimensionator i tak dalej tylko istnieje w kanonie Future. Będę to nazywał Future po prostu, w głównym kanonie tylko istnieje Dimensionator i to mi może powiedzieć, że to jest po prostu z reimaginingu. Boże, że to jest z głównego kanonu, a nie z reimaginingu. I odwiedzamy tu wiele lokalizacji wcześniej, bo to nie pamiętam nas planu. Jestem okropny z pamiętaniu, jak się nazywają planety, ale po prostu to... Niektóre lokacje wyglądają jak żywcem wyjęte z reimaginingu. To jest na pewno planeta Ratcheta, nie pamiętam nazwy. Przepraszam. Ale no. Dobra, nie mam tu za bardzo o tym jeszcze. Ale ona mi po prostu wszystko sprzedała, jeśli chodzi o całą tą grę, po prostu ona tak dobrze, nie mamy imienia nawet do tej postaci, mam nadzieję, że po prostu powiedzą jej imię, bo nie sądzę, że to tak wiele zmienia, ale jeśli idąc całym z tym z tymi wymiarami i tak dalej, to uważam, że to jest po prostu żeńska wersja Ratcheta z innego wymiaru, że wiecie, wymiar, w którym jest po prostu można powiedzieć wszystko na opak i to jest po prostu żeński Ratchet. I dużo ludzi mówiło i zauważyło, że ona ma ogon i kiedyś zostało powiedziane, że żeńskie lombaksy nie mają ogonów. Dlatego ludzie albo mówią, że to jest on, albo po prostu jest trans. I ja osobiście widzę to tak. Znaczy nie mówię, że oczywiście nie może być trans, chociaż deweloperzy mówią na nią ona. Z tego co widziałem, więc to jest po prostu kobieta. Uważam, że po prostu dlatego, że ma ogon, to jest dlatego, że to jest inny wymiar, więc w tym innym wymiarze może właśnie żeńskie lombaksy mają ogon, a męscy nie, a może po prostu wszyscy mają ogon i tyle. I to jest fajne. Jeśli idziemy logiką z tą, że to jest żeński Ratchet, to jestem ciekaw, jak wygląda żeński Clank w tym uniwersum. Ale kurde, ja naprawdę uwielbiam jej design, po prostu ona tak fajnie wygląda, jeszcze ta rzecz z mechaniczną ręką, to nie jest jakaś rzecz super cool, czy coś w tym stylu, ale po prostu to jest jaki fajny detail, nie wiem w sumie jak to nazywa, po prostu to jest fajne, że ma tak tą robotyczną rękę, pewnie ma jakieś backstory, że próbowała uratować swoich rodziców, ale coś się stało i ręka odrąbana czy coś. Mam nadzieję, że będzie grywalna, bo skoro się Clank tutaj przedostał, to fajnie było, żeby właśnie była sekcja, gdzie Ratchetem sobie tylko sterujemy i na przykład to by się tak przełączało według mnie w fabule, że trochę jak w Crack in Time, dokładnie jak w Crack in Time, że chodzimy sobie przez jakiś tam czas Ratchetem, przez parę planet i później przełączamy się
na Clanka. W tym wypadku byśmy się przełączali właśnie na Clanka i ją. I ciekawe właśnie, czy Ratchet by po prostu dostał jakiegoś kompana nowego, który by pomagał jak Clank, czy po prostu to byłoby tak, że teraz ta babka tylko by miała arsenał ruchów z Clankiem. To by było cool, ale naprawdę ja błagam, że ona jest grywalna, bo to by było takie cool. To by było takie fajne. Ale nie, ja się... Gameplay, jaki tutaj przez chwilę pokazali, był zarąbisty. Jeszcze pokazali króciutki gameplay później i w sumie do niego przejdziemy, bo już nie mam w sumie innych pomysłów, co gadać. Dobra, tutaj Marcus Smith mówi coś o Ratchetcie nowym. W ogóle Ratchet mnie strasznie zaskoczył, bo spodziewałem się, że go pokażą, ale byłem taki bardzo z tym ostrożny. Bo myślałem, no dobra, może go pokażą, ale w sumie biorąc pod uwagę, że na PS4 powstała tylko jedna gra Ratcheta, to jednak się z tym będę bardzo ostrożny z tym, żebym się nie zawiódł. Co jest dla mnie bardzo smutne, bo wiecie, no PS2 dostało ich aż 6, PSP2, PS3 dostało 10, Vita dostała 4, faktem tylko porty, ale nadal 4 gry Ratcheta i PS4 dostało 1. No kurde, no. Mogli chociaż port Sagi Future dać czy coś, I don't know. Byłoby fajnie, a tak to dupa. No i zobaczmy gameplay teraz. Fajne jest tutaj ta rzecz z teleportacją, znaczy... Nie wiem, sobie, to jest trochę taki, według mnie, zastępca Slingshota trochę. Ja to tak widzę. Nie jest to nic takiego nadzwyczajnego, ale fajnie to wygląda. Cięcie. Nie wiem, czy to oczywiście jest. Ewidentnie tutaj chyba bazują na gameplayu z reimaginingu, a nie z... Serii. Wydaje mi się, że po prostu tak zaadaptowali. Złoczyńcy z Nexusa są jeszcze bardziej mi mówili, że to może być właśnie... Znaczy, oni chyba też się pojawili w reimaginingu i w filmie, ale... Wydaje mi się, że to bardziej... No nie, na razie... O, i ta linia mi dała dużo do myślenia, bo mówią tutaj o Nefariusie, że powrócił i tak dalej, tylko po to, żeby znowu przejąć wszechświat. I szczerze, wydaje mi się, że Rift Apart może być brane jako taki lekki sequel. I o czym to mówię, że... Bo lekki sequel to nie jest jakiś, wiecie, terminologia, tylko po prostu tak to nazywam. Lekki sequel w sensie, że może to być kontynuacja Nexusa. Jak graliście od początku do Nexusa, to wszystko będzie dla was wiadome. Ale jeśli graliście w Reimagining, to też zrozumiecie w tą grę i to jest taki łącznik, bo wiecie, w Reimaginingu też Nefarious był tym złym. I po prostu tym złym na końcu oczywiście tak się okazało, ale no, że to może być gra, która łączy te oba, bo wiecie, najpierw mieli bardzo duży problem z decyzją, czy robimy po Nexusie, czy po Reimaginingu, więc według mnie to była bardzo dobra, jeśli tak jest, jak mówię, to bardzo mnie cieszy, że po prostu łączą to. Swoją drogą śmieszy mnie to, że to jest pasek życia, czy to jest... Bo raczej tutaj dostał obrażenie, bo chwila, teraz tego nie zauważyłem. Wait, what? Ej, teraz to zauważyłem, że... Że kompletnie to pozmieniali. Tutaj jest amunicja i bronie. Tutaj jest żyćko chyba. Nie wiem, co to jest. Nie mam do czynienia, bo to, skoro to jest amunicja, to co to jest?
I tutaj są śrubki, więc pozmieniali trochę hub. W szczególności z tym, że życie jest tutaj. Ej, to jest fajne. Z tego co widzę, po prostu teraz to będzie, że tutaj w kółeczko się będzie wypełniało, jeśli chodzi o exp broni. Ale no, ale wracając, że właśnie także połączą. No bo wiecie, no, można powiedzieć, kontynuacjach. No, Nefarious powrócił po kilku latach, no. No, może tak być, że na przykład powiedzmy, że mogłoby być to wyjaśnienie, a to się dzieje parę lat po reimaginingu, okej, fajnie. No i ostatni raz, kiedy Nefarious był złoczyńcą, to był A Crack in Time. No, technicznie 4 za jednego też by można było zaliczyć, bo uciekł, ale wtedy aż tak bardzo, no próbował pomóc uratować ten niby świat, więc no powiedzmy tak, na A Crack in Time, no i to też by wyjaśniało, że parę lat po A Crack in Time to się dzieje. Więc to ma dla mnie jak najbardziej sens po prostu, że o, taka sama eksplanacja do wszystkiego może być, do obu kontynuacji, co mi się podoba. Czy ja dobrze myślę o tym? Bardzo mnie interesuje to, że to są ci goście z Nexusa. Co on robi, że to się zużywa? No bo to się zużywa. Przed chwilą to było 20 na 20, a to jest teraz 18 na 20. I takie... Dostał damage, to się nie zmieniło. Fajnie, ktoś zaczął kosić teraz. Akurat jak zaczynam nagrywać. No broni mnie na razie nie zachwycają, ale fajnie, że idą w oryginalne rzeczy, a nie oczywiście znowu w... No bo jest tutaj oczywiście nowe branie, co mi się podoba, no bo oczywiście reimagining, w sumie Nexus też nie miał za bardzo nowych broni, więc jak najbardziej mi się podoba. Znaczy Nexus to... Nexus miał nowe bronie, ale no też nie za dużo. No bo ogólnie gra była krótka, więc to też za dużo, aż tak dużo broni tam też nie było. Inaczej też mówiąc. Więc no, mam nadzieję, że będzie dużo broni, że ogólnie gra będzie długa, bo zapowiada się, że raczej będzie długą. Że będą więcej oryginalnych broni, no bo to widzę już, że Combuster to jest chyba... Chociaż... Patrząc na to, co wystrzeliwuje, to chyba nie jest Combuster, ale... no, że więcej oryginalnych broni będzie. Naprawdę chcę widzieć takie, super. Fajnie by było, jakby poszli z koncepcją Nexusa, że opieraliby niektóre bronie na całym tym tematyce gry, bo no w Nexusie były te bronie, które opierały się na tym mroku, na tych na tej dziwnej energii w tej grze, na tym Nexusie po prostu całym. I tutaj by fajnie, jakby było właśnie takie związane mi z wymiarami, że nie wiem, że w A Crack in Time była taka broń, która po prostu jak ją wystrzeliwujecie, to macki się z niej wyłaniały. To fajnie było, jakby to powróciło, bo to pasuje autentycznie. I właśnie coś w tym stylu, takie bronie, że o, że coś wyskakuje z portali, albo że właśnie wciąga przeciwników portale, czy... Nie wiem dokładnie. Albo że o, rozwala ich na części, tak się rozwalają na te portale i tak giną. To by było super. To by było autentycznie super. I na sumie to już się wydaje. Rift Apart. Jeszcze pogadam o tym logo. Trochę mi szkoda, że zmienili takie... No teraz to bardziej takie generic wygląda. I trochę mnie boli, że nie kontynuują tego teamu, że no, że A i C się łączą w klucz i Clank no nie jest tutaj jak śrubka, no, czy tam nie, jak to się nazywa?
Nie kołowrotek, tylko koło zębate. O, że takie koło zębate to nie jest. Ale no... No cóż, no szczerze powiedziawszy, póki mamy dobrą grę, to mogę przeżyć takie trochę gówniane logo. Nie jest też złe, ale mogło być lepiej. No mówię, najbardziej mnie boli tego, że nie ma już tego A i C połączonego, no bo to zawsze było w Ratchet & Clanku zostawione w spokoju. Zawsze to A i C się łączyło i wszyscy byli szczęśliwi. Teraz to postanowili zrobić to na nowo. Ale no fajnie, no. Rift Apart pewnie to jest znowu jakiś joke 18+, ale w sumie nie wiem jaki może. Ale no, bardzo mi się to podoba. Enforcer? Nie wiem, mi się podoba, nie wiem w sumie. Naprawdę chcę wiedzieć, jakie będą ciekawe rzeczy wymyślone z tymi kulami do teleportacji, bo jak to ma być tylko takie, że o, przemieszczamy się tak z jednego punktu na drugi, albo no właśnie tak jak w walce, że można się... Bo nie rozumiem tego w rzeczach właśnie typu walki, bo... No bo to jest teleportacja z jednego końca na drugi mapy, co... No między innymi, no... W Ratchetie zawsze chodziło o to, żeby właśnie... robić wielką rozwałkę, to po pierwsze, i no po prostu, że nie było takiej wielkiej strategii, że o, muszę się z tymi rzeczami chować, że muszę szybko tam i tam przejść, tylko po prostu robić rozwałkę i... to jest dziwne, że właśnie, no właśnie w takiej... można powiedzieć bardziej strategiczne? O, że teraz się, bo tu jest za dużo wrogów, to się teleportuje tam. Niby to też można było tak reagować, ale nie wiem, ja bardziej tak szedłem w Ratchecie po prostu rozwałkę robić i fajnie by było, jakby to jakoś cool rozwiązanie, że nie wiem, w sumie jedno co mi przychodzi do głowy to jakieś sekrety, żeby były związane z tymi kulami, że o, że na przykład jest jakaś zagadka, gdzie po prostu jest kilka tych kul i one cię zabierają w inne lokacje i tylko jedna odpowiednia droga cię zabierze do tej ukrytej z jakąś znajdźką typu złota śrubka czy plan do Rhino. I właśnie tego typu rzeczy, bo inaczej to mnie tak w zasadzie trochę nie interesuje. Motion blur to jest bardzo, motion blur to jest bardzo. Mam nadzieję, że będzie opcja na włączanie go. Aha, to po prostu ruszam. Naprawdę interesuje, o co chodzi z tym paskiem, to 18 na... z tym 18 na 20, bo jestem prawie pewien, że to wcześniej było 20, o, no, było 20 na 20, to co on zrobił, czy to było pokazane, co on zrobił, że 18 na 20, czy... A, to chyba tylko pokazuje, ile masz punktów zdrowia? No tak, no w sumie jestem bardziej przyzwyczajony do tego, że to się pokazuje na... Wiecie, po środku jest życie i po prostu tu jest pokazane na nim, a nie takie, że to jest nad tym. To dziwnie wygląda. Myślałem, że to jest jakaś, nie wiem, specjalna rzecz, a to jest tylko, no, ile możesz oberwać razy jeszcze. Trochę głupio wykonane, nie powiem, że nie. Nie wiem, będę musiał się przyzwyczaić do tego HUD-u nowego. Bo to jest dosyć duża zmiana. Więc potrzeba mi troszeczkę przyzwyczaić się, ale pewnie się przyzwyczaję. Jestem do takich rzeczy dosyć szybko się przyzwyczaję. Podoba mi się to HUD. Czy ja o czymś jeszcze chciałem pogadać? Chyba nie. No to za bardzo. Podoba mi się, jak bardzo jest to wszystko wypełnione. Zawsze w Ratchetach było dla mnie dziwne, że mam wszystkie te planety, co nie, ale rzadko kiedy jest przez cywilów zamieszkiwane jakakolwiek. No zawsze rozumiem, że to była po prostu limitacja, żeby po prostu gra nie chodziła w 5 FPS-ach, bo generuje jeszcze tam 30 dodatkowych osobników. Ale bardzo mnie to bolało i
fajnie, że wreszcie dają takie, że jest tu życie autentycznie i wiesz, że musisz o coś walczyć, a nie, że okej, masz pustą planetę i elo, bo jedyne, gdzie próbowali to rozwiązać i wydaje mi się, że zrobili to dobrze, to A Crack in Time, no jak wszystko w tej grze jest dobrze, jeszcze to próbowali w Tales of Destruction, ale te wszystkie wszystkie, można powiedzieć, istoty, jakich się broniło, to były roboty, więc no tak nie za bardzo. Reimagining też nie próbował jakoś to naprawiać, po prostu tam też było wszędzie pusto, co według mnie było jedną z tych gorszych rzeczy, jaką nie zrobił Reimagining. No, ale to chyba było na tyle, co mogę powiedzieć. Bardzo, bardzo jestem nahypowany na tą grę. Nie sądzę, że zrobię jakąś wielką pogadankę o ogólnie, co się działo na tym evencie PlayStation, bo mało mam do powiedzenia o tym, co mi się podobało, co nie. Po prostu, no, mnie zgniotło Ratchet & Clank Rift Apart i Spider-Man Miles Morales. I to w zasadzie tyle, więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Ratchet & Clank Rift Apart wychodzi w 2020. Jeśli pokażą tutaj Capture PS5, ale nie pokazali, kiedy to wychodzi, co nie? Po co mi pokazać, kiedy to wychodzi? Mam nadzieję, że to jest launch title. No i cóż, no. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!